Ten fordowski maluszek kosztuje niecałe 13 tysięcy. Skrywa pewien szkopuł, ale o tym za chwilę. Budżetowe samochody tych marek bardzo popularnych, masowych, jak Fiat, Ford, Opel, Renault, to są samochody bardzo fajne, bardzo bezawaryjne i dające święty spokój. No my znaleźliśmy egzemplarz, który w przeciwieństwie do Hyundai nie ma 150, tylko ma 52 tysiące przebiegu. O, bardzo kupiony ładnie. W 2011 roku przez starszego pana w salonie. Użytkowany teraz przez drugiego właściciela, który go sprzedaje po latach 10 od początku. I pan jeździł tylko do kościoła. I z powrotem. Dosłownie, 30 metrów. Jak zawsze się te historie opowiada, nie? Tak. Nie widzisz, no są fartuchy przeciwbłotne 4, czego już się dzisiaj nie zakłada. Tu widać taki duch właściciela starszej daty. Tak. Szczególnie tak. Mocno zobaczymy to wyposażenie. Pewnie też czytałaś, co on ma, a właściwie czego nie ma. Czytałam, czego nie ma. No on tu wygląda tak ładnie, nie? Mm-hmm. Bo to także pierwszy punkt na pewno na jego korzyść. Radio dość wiekowe, jak widać. No niewiele ma. Ma kierownicę, to jest zdecydowanie plus. Nie ma elektrycznych szyb. Nie ma klimatyzacji. O, tak. Faktycznie, tu są takie... Wszystko jest manualne. I wyobraź sobie, że zgłębiliśmy historię tego samochodu i okazuje się, że ten starszy pan w 2010 roku zamówił ten samochód, dostał go w 2011 i bardzo długo na niego czekał, bo już to były takie czasy, że nikt nie chciał takich ubogich wersji kupować, a on sobie specjalnie. Żeby nic nie psuło, zamówił taki samochód, czekał na niego kilka miesięcy i potem go odebrał. Czyli i nim jeździł. Pan nie miał zaufania do elektroniki. No jakoś chyba właśnie nie bardzo. Myślę, że była to mapa and notes tutaj grana. Bardzo konserwatywnie. Telefon. Szkoda, że nie ma klimatyzacji, bo to jest taka rzecz, która się przydaje, bo tam kwestia lusterek. Jeden kierowca to sobie ustawi i jeździ, więc to nie jest jakoś krytyczne. Powiedzmy radio i tak dalej, to tam są rzeczy, które można dodać. No klimatyzacji... Klimatyzacja by się przydała. Tak, na lata. Tak. No, ale okay. Designersko powiem ci, samochód, choć ciemne zewnętrze i dosyć ciemne wnętrze, już z tymi wstawkami robi troszkę... No te wstawki dają taki efekt, trochę plastikowy, ale mimo wszystko coś się dzieje, nie? No właśnie, to był ten szkopuł. Brak klimy. Wszystkie najtańsze Fordy K mają dużo większe przebiegi i nie mają na pokładzie schładzacza. Żaden jednak, nawet najdroższy z klimatyzacją, nie miał tak niskiego przebiegu jak nasz. Coś za coś. To co, jedziemy? Możemy się przejechać, jeszcze ja bym obszedł ten samochód szybciutko dookoła, żebyśmy zobaczyli. Oczywiście. On ma takie, zobacz. Zauważyłam, że takich szkód parkingowych to on ma sporo na sobie, nie? Tak, i widać, że był latany na krótkich dystansach, troszkę przykorodowane hamulce, ale auto naprawdę bardzo zwarte. I z drugiej strony, jak są takie drobne szkody, tak jak tutaj na zderzaku na przykład. To znaczy, że nic grubszego raczej nie było robione, tak, nie? Te zaprawki są porobione własnoręcznie przez pana, wiesz, jeden by to robił, drugi by tego nie robił. To są takie drobne punkciki, które... Można by na to machnąć ręką. Ale widać, że dbał. Ale sylwetę ma ten samochód wciąż bardzo aktualną i bardzo fajną. Tak, dokładnie. Co ciekawe, ten fordowski maluch został wyprodukowany w Polsce, w tej samej fabryce, gdzie składano Fiaty 500. Zresztą samochodziki te dzielą ze sobą większość części. K jest krótkie, lekkie i dosłownie zawraca w miejscu. Ta wersja nie wygra wyścigu spod świateł, ale za to przy tankowaniu nie ograbi nastolatki z całej wypłaty. Bagażnik, tak jak silnik, no po prostu jest. Radio może i wygląda przedpotopowo, ale ma Bluetooth.